Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznego raportu na nadchodzący tydzień. To będzie ostatni raport lata, ponieważ niedługo witamy jesień, jesienne przesilenie, jesienne zrównanie z nocą, więc bardzo ważny moment w przyrodzie, w naturze, w astrologii, na niebie. Będziemy to oczywiście komentować, więc taki kończący lato raport, zaczynający jesień, czas przełomu, przesilenia przed nami. Co nas czeka w tym tygodniu? Bardzo ciekawe zdarzenia, dużo ważnych zdarzeń, bardzo takich też znaczących globalnie również dla świata, na które może bardziej omawiam na prognozach tych na YouTube, tych miesięcznych. Te zaś nasze spotkania są takie, można powiedzieć, bardziej odnoszące się do rzeczy codziennych, zwyczajnych, które nie są wcale mniej ważne, one są też ważne, tylko trochę z innego punktu widzenia. Co nas czeka? Tydzień zaczynamy dość sympatycznie, ponieważ w poniedziałek Słońce znajdzie się w trygonie z Plutonem. Pluton, który jest planetą zajmującą się tematami trudnymi, ciemnymi, mrocznymi, skrajnymi też, ekstremalnymi, ale też i głębią, pasją, transformacją, też tym wszystkim, co związane jest z regeneracją, a zatem aspekt bardzo pomyślny, sprzyjający naszym działaniom, które pomagają nam się uzdrawiać, leczyć, transformować nasze procesy wewnętrzne, duchowe, czyli generalnie coś, co będzie dla wielu z nas szansą na regenerację ciała, duszy, umysłu, osobowości, no i takim dobrym startem w różne przedsięwzięcia, zwłaszcza zawodowe, biznesowe, a zatem bardzo pozytywny aspekt. We wtorek też bardzo coś miłego, w sumie harmonijnego. Wenus w trygonie z Uranem. Wenus wejdzie w harmonijną relację z planetą, która symbolizuje przyjaźń, braterstwo czy siostrzeństwo, mówiąc językiem feministycznym, dusz. Czyli takie połączenie tych aspektów, które związane są z głęboką akceptacją, z takim głębokim porozumieniem, przyjaźnią, miłością bezwarunkową, ale też i taką czymś, co się nazywało, co Grecy nazywali filią, czyli miłością przyjacielską. No to właśnie taki piękny wymiar tegoż zdarzenia przyniesie nam wtorek, pozwalając również efektywnie i skutecznie załatwiać, rozwiązywać różne tematy, problemy, które dotyczą relacji międzyludzkich, a zatem negocjacji, komunikacji w relacjach, w zespołach, w rozwiązywaniu pewnych dylematów, napięcia, konfliktów, sporów, a zatem to będzie bardzo pomocne dla tych wszystkich, którzy potrzebują pewnego rodzaju zmiany jakości i zmiany pewnych uwarunkowań w naszych relacjach z innymi ludźmi, a zatem to będzie sprzyjało temu bardzo. Potem mamy małą przerwę i w piątek zaczyna się seria niezwykle ważnych zdarzeń. No tutaj to jak z karabinu maszynowego, no bo co, po kolei idąc. O 1:03 Słońce przekracza, linia wędrówki Słońca przekracza równik, czyli będziemy mieli jesienne zrównanie dnia z nocą. W naszej, na północnej półkuli zaczyna się astronomiczna jesień. Słońce wchodzi w znak wagi. Więc dla tych wszystkich, którzy ideę wagi jakby cenią, szanują, czyli relacji, kontaktów, komunikacji, porozumienia, dialogu, negocjacji, to będzie miało fantastyczne znaczenie. O wadze nie będę mówił, bo chyba każdy wie i zna, czym waga jest, i na ten temat nic nowego, ciekawego chyba nie powiem, ale może nam się uda jeszcze. Natomiast to, co jest ważne, że również w tym dniu Słońce będzie w koniunkcji z Merkurem, czyli będzie taki to ważny aspekt, jeśli chodzi o pracę umysłu, działanie, aktywność, zwłaszcza tych wszystkich, którzy mają potrzebę przemyślenia swoich działań intelektualnych, umysłowych, poprawę w komunikacji międzyludzkiej, zawodowej, biznesowej. No Merkury jest w ruchu wstecznym w tej chwili, więc na pewno bardzo, bardzo przyda się nam i temu wszystkiemu, co Merkury reprezentuje, odrobina
takiej efektywności, sprawności, skuteczności, wszędzie tam, gdzie no, mogło dochodzić do jakichś napięć, nieporozumień, sporów, konfliktów, albo do rozprzężenia czy destabilizacji, więc to będzie na pewno pomagało. Ale również w tym dniu wspomniany przeze mnie Merkury, który wędruje ruchem wstecznym, w retrogradacją tak zwaną. No co jak wiemy, Merkuremu niespecjalnie sprzyjano, nie tylko Merkuremu, ale i nam, w rozumieniu takich naszych spraw codziennych, organizacji, myśleniu, działaniu, funkcjonowaniu. No ale ten Merkury, no w nie najlepszej pozycji właśnie w tej retrogradacji, jednak wróci do Panny, w której jest we władztwie i wyniesieniu, czyli w fantastycznej pozycji. A zatem ten Merkury tak trochę odżyje, można powiedzieć. Odżyje dzięki temu, że wejdzie do znaku, który mu sprzyja. A zatem jest pewna nadzieja na to, że te nasze procesy umysłowe, intelektualne, komunikacyjne, które mocno ucierpiały w ostatnim czasie, no tak złapią po prostu pewnego rodzaju trochę takie flow, czyli tak odzyskają trochę tą sprawność i tę efektywność. Więc to będzie akurat na pewno bardzo dobre dla tych wszystkich, którzy gdzieś się pogubili w tej masie, zalewie informacji, chaosu, lęków, sprzecznych wiadomości. I że zaczęliśmy głupieć po prostu z tego powodu, więc no, na pewno pozwoli nam to jakoś odzyskać jakąś tam przynajmniej minimalną równowagę. W sobotę Wenus wchodzi w opozycję do Neptuna. Z Neptunem. Wenus, czyli planeta miłości, relacji, partnerstwa, bliskości, a Neptun transcendencji, rozpłynięcia, bezwarunkowej akceptacji. No ale opozycja, nieharmonijny aspekt, czyli będzie tendencja do takiego trochę zbyt przesadnego, emocjonalnego reagowania na nasze różne zachowania, działania, sytuacje partnerskie, miłosne, towarzyskie, uczuciowe, gdzie może po prostu dochodzić do pewnego rodzaju nieporozumień, napięć, szarpania się, desperacji, ale też i do procesów twórczych, bardzo duchowych, no bo bardzo mocno pobudzi się ten aspekt, powiedziałbym, wrażliwości i empatii na drugiego człowieka. Więc zobaczymy. W niedzielę, ho, 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 co za dzień. Jedno z takich ciekawszych i powiedziałbym ważniejszych momentów roku. Ja temu wydarzeniu poświęcam dużo uwagi w prognozie tej globalnej, miesięcznej, ale tutaj też troszeczkę. Co się takiego będzie działo? Nów Księżyca. A, właśnie. Ci, którzy się interesują numerologią, wiedzą, że Nów Księżyca, pierwszy Nów Księżyca po jesiennym zrównaniu dnia z nocą, jest momentem, kiedy zaczyna się nowy rok numerologiczny. Oczywiście są różne na ten temat teorie, ale no jedna z nich mówi właśnie pierwszy Nów po jesiennym zrównaniu dnia z nocą. Zaczyna się wtedy rok numerologiczny nowy. Jeszcze jest trochę stary, może już nowy, no ale to różne teorie są, ale ten numerologiczny fakt jest jakby odnotowany przez wielu tych, którzy się fascynują numerologią. Ale to nie wszystko, ha, 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 bo temu nowiu będzie towarzyszyła bardzo mocna konfiguracja. Mianowicie w koniunkcji z Księżycem, ale ze Słońcem, będzie mieć miejsce Wenus, Merkury. Obie planety będą tworzyć właśnie ze Słońcem, tak? Takie połączenie. Tu częściowo w Pannie. Właściwie to już wszystko w Pannie, bo o wszystkie te trzy planety, nie, te dwie planety jeszcze w Pannie, ale Słońce już w Wadze. Natomiast po drugiej stronie w znaku ryb Neptun i w takiej słabej, luźnej koniunkcji Jowisz. No jakbyśmy wyrysowali to wszystko, całość tych układów, to zrobiłaby nam się taka figura układająca się w linię zwana huśtawką. Bardzo ciekawa figura, bardzo silnie polaryzująca, szarpiąca nasze uczucia, umysły, myśli, emocje. No oczywiście wiemy, co się dzieje na świecie, a Wielka Brytania żegna królową, prawda? Wielkie takie poruszenie emocji, ale nie tylko, dużo się zdarzy na świecie, ale te globalne rzeczy nas tak mniej interesują.
interesują nas bardziej zdarzenia dotyczące naszych spraw osobistych. Co ta huśtawka sprawi? Co ona spowoduje? No właśnie, to jest ciekawe pytanie, bo możemy się zastanawiać, jakie ona będzie miała konsekwencje dla nas. No, wszystko, co jest globalne, astrologiczne, może mieć przełożenie i na nasze sprawy. Wydaje mi się, że ta huśtawka będzie miała wpływ na nasze relacje, związki, partnerstwo, układy z ludźmi. Będzie miała wpływ na nasze postrzeganie siebie w relacjach ze światem, z bliskimi, w związkach i uczuciach. Więc to będzie bardzo, bardzo istotne wydarzenie, bardzo mocne, często o takim poruszającym charakterze. Globalnie i osobiście będziemy patrzeć, co w weekend się będzie działo, bo to takie zdarzenie, które będzie miało oczywiście konsekwencje na cały weekend, nie tylko na niedzielę. Pewnie już w sobotę też wielu z nas to będzie odczuwać. Więc zobaczymy, ciekawe to będzie, jak się to przełoży na różne zjawiska i procesy. No więc patrząc na te zdarzenia, na te nasze wróżby i prognozy, to chciałem Was zaprosić do czegoś, co z wróżbami ma bezpośredni charakter, czyli do tarota. Magia tarota. Tarot jest fascynujący, niezwykły. Zajmuję się tarotem od 32 lat. Fascynuje mnie ta, wydaje się, niepozorna talia kart, niosąca jakieś niesamowite przesłanie i niesamowitą mądrość. 12 października rusza kurs Magia Tarota. Dla tych wszystkich, którzy chcą zgłębiać znaczenie kart, tajemnice z nimi związane, powiązania, połączenia, relacje, więzi z astrologią, numerologią, magią, czyli co ten tarot w sobie posiada, co tam siedzi w tych kartach, co takiego tam jest, że te karty są takie niesamowicie poruszające, dlaczego poruszają nasze emocje, uczucia. O tym będzie ten warsztat, ten kurs dla tych wszystkich, którzy chcą poznać, co tarot może również dzisiaj współcześnie nam powiedzieć, jak się może przydawać we współczesnych czasach. To jest sztuczna inteligencja, która powstała w XIV wieku, tak uważam. Kontynuacją tego kursu będzie warsztat, który startuje 18 stycznia, który się nazywa Tarot Wróżebny. Będzie to dla tych wszystkich, którzy tarota chcą poznawać w praktyce, w rozumieniu zajmowania się nim, właśnie wróżebnie, jako narzędzie do wróżenia, do stawiania wróżb, ale też i do pracy osobistej, medytacji, własnej pracy nad sobą, czyli do wszystkich tych działań, które mogą być powiązane z rozwojem osobistą i pracą duchową, jak najbardziej też. Więc dla praktyków, sam jestem praktykiem, praktykuję z tarotem od dawna, więc podzielę się własnymi doświadczeniami, własnymi odkryciami. Natomiast 13 października, tutaj cały czas mówimy o astrologii, a 13 października rusza kurs astrologii dla początkujących. To jest czwarta edycja tego kursu, który się będzie odbywał w formie warsztatu, czyli takiego treningu. Będziemy pracować w praktyce, zajmując się tarotem, zajmując się astrologią, zajmując się interpretacją horoskopu, czyli poznanie tajniki interpretacji horoskopu dla tych wszystkich, którzy astrologię dopiero poznawają, nie mają jeszcze nic, nie wiedzą na ten temat, ale coś się dowiedzieli, ale dla tych, którzy tam coś już liznęli i może chcą zgłębić jeszcze bardziej tajniki wiedzy astrologicznej. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Astrokalendarium niedługo na 2023, na razie w przedsprzedaży. Myślę, że w przyszłym tygodniu będzie w normalnej dystrybucji, ale ci, którzy w przedsprzedaży sobie go zakupią, w pierwszym rzędzie zostaną do nich wysłane, że tak powiem, moim osobistym podpisem. Także co Was czeka w 2023? Horoskop na każdy dzień, zdarzenia, analizy, komentarze. Ci, którzy czytali, to wiedzą, więc zapraszam serdecznie. No i zapraszam za tydzień. Już to będzie taka typowa jesienna analiza. Zapraszam serdecznie za tydzień.